Witam ponownie, nazywam się Jacek Antonik, właściciel sklepu Remsport, serwisant narciarsko-snowboardowy. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić oraz pokazać Wam kątownik stalowy niemieckiej firmy Kunzmann z serii 3123. Króciutko, co to jest kątownik? Kątownik jest to takie narzędzie, za pomocą którego dokonamy wyostrzenia krawędzi bocznej na określony kąt. Kątowniki z grubsza możemy podzielić na kątowniki stałe, czyli stałe o określonym kącie, i kątowniki regulowane, które mają możliwość ostrzenia na jakieś tam różne kąty, w zależności od konstrukcji. Dobra, to by było tyle tytułem kwestii wytłumaczenia pojęcia, co to jest kątownik. Wracamy do naszego kątownika stalowego niemieckiej firmy Kunzmann. Ja postaram się powiększyć obraz, żeby pokazać Wam Państwu, jak on wygląda. Zapakowany jest blisterek, w środku znajdziemy kątowniczek oraz dwoma uchwytami mocującymi. Tak? Ten model akurat posiada dwa uchwyty mocujące. Jeszcze troszeczkę powiększymy. Dobra, o, zobaczcie. To jest wersja kątownika o nachyleniu 85. Oczywiście te kątowniki występują w wersjach 86, 87, 8, 89 i 90 stopni. Także generalnie wybór kątownika tak naprawdę zależy od tego, na jakie nachylenie chcecie ostrzyć swoje narty czy tam deski snowboardowe. Ponieważ kątownik nadaje się do ostrzenia krawędzi bocznej zarówno w nartach, jak i deskach snowboardowych. Dobra, tak jak wspomniałem, kątownik wykonany ze stali jest to bardzo duży plus, bo to gwarantuje jego długowieczność, czyli ta czas eksploatacji jest bardzo długi. Klasyczna konstrukcja, czyli prawda, dwie stalowe blachy, prawda, wygięte albo wyfrezowane na określony kąt, w tym wypadku 85. U góry, proszę zobaczyć, mamy taką czarną podstawkę z tworzywa. Jest to podstawka, na której opierać się będzie nasze narzędzie skrawające. Uchwyt ten, czyli kątownik ten, wyposażony jest w dwa uchwyty. Tutaj mamy zamocowany jeden uchwyt i tutaj mamy drugi uchwyt. Ja go teraz może zamocuję za pomocą śruby. Muszę odkręcić śrubę najpierw, tak, i kręcanka. Dobra. OK. O, proszę zobaczyć. I to jest kątownik z dwoma uchwytami. Dwa uchwyty, prawda, bardzo pewnie zamocują nasze narzędzie skrawające w tym modelu kątownika. Dobra. I mamy tu po środku jeszcze jedną dziurę, także możemy po prostu uchwyt przemieścić, prawda? Możemy po prostu wykręcić go i wkręcić w tą dziurę, i można powiedzieć, że przy krótkich narzędziach, gdybyśmy chcieli zastosować na przykład pilnik 40 mm, jesteśmy w stanie złapać zarówno jednym, jak i dwoma uchwytami. To, gdzie on będzie zależało tak naprawdę tylko i wyłącznie od narzędzi skrawających. W tym kątowniku możemy zamocować różne narzędzia o różnej grubości i różnej długości. Czy to będą krótkie narzędzia 40, 70, 80, 100, 120 mm, czy długie 150, 200, nawet 250 mm. Nie ma to znaczenia. Czy to będą pilniki stalowe, czy to będą pilniki diamentowe, czy kamienie szlifierskie, polerskie. Nie ma to znaczenia. W tym kątowniku zamocujemy praktycznie wszystko. Tak wygląda. Teraz pokażę, jak mocujemy narzędzie skrawające. Powiedzmy, że wykorzystam do tego pilnik 10-centymetrowy, gruby, tak zwaną raszplę. O, sobie popuszczę ten jeden tylko troszeczkę. Dobrze. Teraz o, i zakręcamy. Może Maciejka przesunę jeszcze troszeczkę w tą stronę. O, tak, będzie równo. I zakręcamy. Raz. I teraz drugi. Dwa. O! Proszę zobaczyć. Nasza raszpla została zamocowana, prawda? I kątownik jest już przygotowany do ostrzenia krawędzi. Podczas montażu pilników stalowych proszę zwrócić uwagę na kierunkowość, to znaczy na położenie zębów. Zęby zawsze muszą być skierowane w kierunku prowadzenia kątownika. Prawda? Na niektórych kątownikach mamy, przepraszam, na niektórych pilnikach mamy informację graficzną w postaci strzałki, która nas informuje, w jakim kierunku układamy. Tu akurat na tej raszpli nie ma, więc ja musiałem po prostu ustawić ją sam. Można oczywiście te narzędzia zmieniać pod różnymi kątami. To wszystko zależy od kwestii związanej
z po prostu taliowaniem narty, prawda? Im bardziej taliowana, tym narzędzie bardziej będzie skierowane pod kątem. Teraz zamocuję pilnik diamentowy. O, troszkę tutaj, tak. Zakręćmy i pokażę Państwu. Proszę. Teraz zamocowany w kątowniku został pilnik diamentowy o długości 10 cm włoskiej firmy Sorma. I możemy przystąpić do ostrzenia. Ale jak to wygląda w praktyce, to ja już pokazuję. Teraz sobie troszkę oddalimy. W przypadku ostrzenia krawędzi bocznej za pomocą kątowników zalecane i wręcz wskazane jest, żeby po prostu narty zamocować w imadle narciarskim, deskę snowboardową w imadle snowboardowym. Ja do pokazu wykorzystam imadło narciarskie. Jest to również konstrukcja tej samej firmy, czyli niemieckiej firmy Kunzmann, model Profi Quick Plus. Bardzo polecam ten model, zresztą możecie zobaczyć filmik o tym modelu. Bardzo udany model, trzypozycyjny, dwupunktowy, trzypozycyjny, z charakterystycznym mocowaniem za pomocą sznurka, to jest bardzo pewne, ale przede wszystkim duży plus, nie ma ograniczenia długości narty, czyli możemy serwisować narty krótkie bądź długie. Dobra, teraz tak, na samym początku musimy zablokować skistoperki, ja do tego celu używam gumki do blokowania skistopów, prawda? O, proszę zobaczyć, zablokowane są skistoperki. Teraz założę sobie ten sznureczek mocujący, to jest ten charakterystyczny, prawda, element na wyposażenie tego imadła. Do ostrzenia użyję pozycji ukośnej pod kątem 60 stopni. O, proszę, jest zamocowana narta w imadle pod kątem 60 stopni, mogę przystąpić do ostrzenia, ale najpierw wyciągnę sobie ten pilnik diamentowy, bo będziemy ostrzyć sobie naszą nartę za pomocą pilnika stalowego. Dobra, jest. Ustawimy sobie zęby. Teraz tylko docisnę, zakręcę, tak. W tym wypadku będziemy ostrzyć naszą nartę na 85 stopni, no bo taką, bo taki kątownik akurat tutaj mam. I to jest tak. Kątownik opieramy na narcie. Narzędzie skrawające opiera się na krawędzi bocznej, a podstawa kątownika przylega nam do ślizgu. Wybieramy nacisk właśnie na tą podstawę kątownika, po to, żeby równo i pewnie prowadzić ten kątownik wzdłuż narty, oraz wybieramy nacisk również na nasze narzędzie skrawające, po to, żeby wystąpiło skrawanie, żeby móc po prostu prawidłowo ostrzyć. I teraz. Tak to wygląda. Zebrało trochę wiórka. I to, co wspomniałem, ważna zasada, te narzędzia są narzędziami kierunkowymi, więc zgodnie ze wskazaniem. Teraz zamontuję pilnik diamentowy, tak jakbyśmy chcieli wykończyć tą krawędź. Dobra, jest zamocowany, równiutko przylega, ok. Pilniki diamentowe są narzędziami polerskimi, więc w odróżnieniu do pilników stalowych tutaj możemy poruszać się w obie strony, prawda? Czyli możemy wykonywać ruchy w przód i w tył, prawda, od dziobu do piętki, od piętki do dziobu. Tak naprawdę nie ma to znaczenia dla stali, czy zaczniemy od tej strony, czy od tej strony. Niewielki nacisk na pilnik diamentowy, wcześniej możemy go troszkę schłodzić, to znaczy nałożyć jakiegoś chłodziwa, czy to będzie woda, czy woda zmieszana z jakimś tam alkoholem, to już generalnie od nas zależy. Dobra, i tak wyglądała kwestia ostrzenia krawędzi bocznej na kąt 85 stopni, bo taki kątownik tutaj mieliśmy, za pomocą właśnie tego kątownika stalowego. Uważam, że jest to bardzo dobry wybór z uwagi na materiał, z którego jest wykonany, czyli stal, która po prostu posłuży nam naprawdę bardzo, bardzo długo. No i to, że mamy dwa zaciski śrubowe w komplecie, to jest po prostu bardzo, bardzo duży plus. Jeżeli bylibyście zainteresowani zakupem tego kątownika, zapraszam na stronę mojego sklepu www.remsport.pl. Można skorzystać z bezpośredniego przekierowania, który znajduje się w prawym górnym rogu filmiku. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania, chcielibyście uzyskać jakąś poradę, to zapraszam do kontaktu ze mną. Mój numer telefonu, e-mail, numer GG i Skype znajdziecie w zakładce kontakt na stronie sklepu lub na stronie kanału YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i zapraszam.